Mamy nagrywanko, powtórki i pykamy dalej. Pykamy dalej, co obduty Modern Warfare 1. A kamerkę troszkę wyżej. Dziękuję. Popieram dezen. Grać w CS-a, Jezu, ale to trzeba być naprawdę przypałem życiowym, żeby grać w CS-a. Już lepiej nie wiem, grać w Simsy. Ja ogarniam takich ludzi. Marines, spotters have a possible fix on Al-Assad in a building at the west end of this town. We're gonna secure the perimeter and grab Al-Assad. Hurrah, lock and load. O nie! Znowu będziemy z helikoptery latać, czy... Quick save. O jest, quick save! O nie! Gdzie moje klatki? Oddajcie mnie moje... O nie, są klatki. Czy to jest snipera? Jezus, ale ten mikrofon... O, dobra. Lepiej. Chyba zły granat wszedł. Czy to jest koło? Tak zasadniczo to panowie przetrzymy się tutaj. Ha, dobra, my idziemy, nie bronimy. A może bronię? No nie wiem nawet. Suzana. Halo, to był mój frag. Może nie trafiłem go, ale był mój. O, amunicję ma. Give mi amunicję. Dajcie mi amunicję, na miłość boską. O. Dobra. To jest zawsze coś. To jest zawsze jakieś wyjście z sytuacji bez wyjścia. Dobra, ale teraz możecie mi strzelbę oddać, dziękuję. Strzelba zawsze na propsie. Poszukaj Al-Assada. Aha, dobra, my idziemy dalej, nie bronimy się. Jezus moje. A ja marnuję amunicję, jakaś menda. Duży chłopak, duży pistolet na chłopie. Oczywiście. Uwaga! Zbliżałem się skrypty. Albo nie. Czekamy na takich typów, którzy jaśnieją w ciemnościach. Pani Stephens, Voskas, Griggs, Nick, Nigl, Bun, Swells. No, tak też można zasadniczo. Ja też mogę wejść? Cicho. Nie dla propagandy. Nie podoba mi się. Gdzież to? Nie dla propagandy, żadna propaganda. Podziękuję. O, ej, a mogę wyjść stąd? Przez okienko nie wyjdę, co? Dobra. Koniec misji. Has intensified in the capital city. Anti-aircraft fire.
Są! I tego do szczęścia mi potrzeba. Aha, a, myślałem, że będziemy czołgiem jeździć. A przecież nie było nic takiego, że jakoś się czołgiem jeździło. Ja sobie nie przypominam, żeby coś takiego było. Szkoda. A w Advanced Warfare jeździło się czołgiem. Nie, to nie w Advanced Warfare, to się tym, w goście jeździło czołgiem. Takim czołgiem z super speedem. Czołg, który miał przyspieszenie, jak, nie wiem... osobówka. I tu jeszcze loadingi. Ale sobie pada ten deszczyk. Pada deszcz, pada deszcz. Zaraz nas zaleje. A jak nas zaleje, no to... będzie potop. Wodny. Z wodą. W roli głównej. Raczej. Myślę. Chyba. Tak? Ach, te ładowania Modern Warfare Remastered, no. Te ładowanka. Nie, sorry, ja może ja w tym tempie... przeczytam książkę jeszcze. Zaśpiewam coś. Wyobrażam całą naszą moderację i widzów. To też można. O kurde! Ambush! Ej, ja serio nie pamiętam tej misji. Nie pamiętam czegoś takiego jak zasadzkę, że wszystko nas zahaczają. Aha, dobra, miałem tu dechy. Pojucznik z nas. Chyba lepiej bez nikogo. Chociaż z drugiej strony lepiej się przydadzą. Za dużo zielonego. Au, au, przepraszam, nie chciałem. Ja nie. I am alive. I am alive. Ha, 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 ha. Sitting alive. Tango is down. I repeat. Tango is down. I cię już nie podniesie. Auć. No kurde, no nie. Ja cię, ile oni mają tych wyrzutni? A, mówisz czym? Dobra. No dobra, strzelam, 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 tylko że chuj, to nie ma do kogo strzelać już. A, czy tu są jakieś typy? Co nie zmienia faktu, że tu nie ma do kogo strzelać. No i sami się wystrzelali. Czysto, I repeat, czysto. Wystarczy tylko jakieś kurze zetrzeć czy coś.
A dla was tu nie jest za ciemno? Nie, bo sojo, tu jest ciemno. Dlaczego gogli nie nosicie? Sojo, polecałbym wam nosić gogle. Przynajmniej na razie. No, jak już jasno jest, no patrzcie. A! A! Wow! Umie, umie. Może nie. O nie, umarł. Mój kolega umarł. Ile mam w ogóle amunicji? Aha, dobra, mam ograniczoną ilość amunicji. Wybuchy, efekty, wszystko. Jego też wybuchło. Halo? Wszyscy? Nie mam amunicji, czy... No pojechuję, wybuchniemy! Typu, wybuchlibyśmy przez ciebie. Jezu, ma jaka dupiana broń, jaki ona ma zoom! Co to jest za zoom? Halo? To jest tutaj snajpa? Dajcie mi zwykły, nie wiem, no... celowniczek. Dajcie mi celować jak normalnemu człowiekowi, a nie... Jezu Maria, celownik na... cały ekran. Może mogę jakoś oddalić ten celownik? Halo, to jest bez jaj, to jest za duży celownik. Ty mnie w ogóle strzelać nie da. Dobra, coś wymyślimy. No tak. Ale patrz, jaki tu jest celownik, halo, to cały ekran mi przykrywa. Jest sobie, wolałbym normalny celownik, jak Pan Bóg przykazał, nie na pół ekranu. Może mogę to jakoś odsunąć. Dobra, lecę jak normalny człowiek z pistoletem. Wow, skąd? Stąd. Kościół, nie blokuj mi na miłość boską. O! Nowy karabin, M4, o. Dobra, ten celownik można jeszcze przeżyć. Chyba wolałbym snajper mimo wszystko. Easy. Ktoś powiedział German? O Jany, skąd ja ci wezmę Javelin? No oczywiście na środku ulicy musi być. O kurde, czołgi mają. Matko boska, co to jest? Weź. No ma to pieprznięcie, tyle widzę. No nie! Tego jest więcej! Ile tu ma rakiet? Za mało miejsca na strzał? Dobrze, że o tym mi mówią. Ciepełko. Dostałem achievementa. Nice one. Teraz dajcie mi zwykły karabin. O! G3. Ma zbyt duży rozrzut.
A, o, kałaszek. Ma zbyt duży rozrzut. Spoko, spoko, idziemy. One shot, one kill. Two luck, no skill. O, to szczokek z DB. DB, halo, IT, pobój się w końcu z tym. DB nie żyje. I się nie podniesie, no. Co mało. No, tak, no niespecjalnie się wczesi. Czemu na misję z Macmillanem coś się w kamuflażu? A to przypadkiem nie jest MW2? A nie, czekaj, pomyliło mi się, chodzi ci o Prypeć. O, pamiętam tą misję, ona wygląda inaczej. Kurde, no faktycznie pozmieniali oświetlenie, wszystko pozmieniali, to wygląda zupełnie inaczej. To wygląda zupełnie... Kurde, gdyby było jeszcze coś widać. A. O, chyba mi się wybuchło. No to jest nowy silnik. No właśnie, chyba tak. Chyba tak. Prawdopodobnie. See, snajpa. Ja nie chcę tej snajpy. O, przepraszam, zabiłem. Nie, przyjacielu, żyjesz? O, dobra, dostał w szyję. Żyje. Rip in pepperoni. Nie. Halo? Halo, nie za dużo was? O, a myślałem, że jakieś pikselki. Silnik, który wybuchł. Wybuchł. Wybuchajcie wszyscy! O kurde, nie wybuchli. To zaraz to wybuchają. Ktoś tam wybuchł. No oczywiście, Jackson, dodaj, Jackson, zaraz, tylko ja to muszę wszystko zrobić, bo nikt inny tego nie zrobi i umrę za chwilę. Macie gnioty. Czekaj, mam jakiś dymny? Nie mam dymnego, mam błyskowe. O, jest. Prawie jak w multi. O kurde! O, cześć Vasquez. Pomożesz mi typu coś? No jakaś jak nie uśmiecha mi się samemu wszystkich zabijać. Wiesz, byłoby bardzo miło z twojej strony, gdybyś mi pomógł. No prawdę mówiąc, no towarzysze... O Jezus, o Jezus. Hej. Kolego! Ej, kolego, możesz... Kolego, ale kolego, przestań! Kolego! Gubi śmieć. Ja go proszę, a ten... Ja tutaj strzela dalej. Co ja mówię niewyraźnie? No czasami tak, no ale... Halo. Czy to jest powód, żeby być jakim niekulturalnym i nie wiem... Nawet nie starać się posłuchać, co się ma do powiedzenia? O nie! Przepraszam. Nie chciałem.
No i gdzie zawędruje ta wyrzutnia? W niebo. No dobra, ale ja to zniszczyłem już. Co, mam wsiąść do tego jeszcze? No dobrze. Ała. Dlaczego C4? Nie możemy czegoś, nie wiem, normalnego podłożyć. Kasa. Jestem przy kasie. Nie, nie śmieszne. Halo? Biegnij, Forest, biegnij! Dasz radę, wierzę w ciebie. Między kontenery. Biegnij dalej, Forest! Ło! Udało się. Ja wiem, jak w pierwszym chodzie. Tu też się podkładało taką paczuszkę. A, Jezu. No i z każdej strony strzelają. To nie jest fajne. No ładne wybuchy, eksplozje, wszystko na raz. Ta destrukcja otoczenia, no po prostu bateki. Skąd ta pewność? I tak patrzę na te drzewa, to już czuć, że jestem jakby na jakiejś wstępnej wersji silnika gry. I serio, to wygląda strasznie sztucznie. A, kurwa, to jest ten słynny Wolfsgen, dokładnie tak, Creeper, że... Też nie wierzyłem w to, ale to jest on, ten typ. Ale taki nieuczesany, a nie musisz. Musisz. Kosza wskoczyłem. Jaka duchota! Jak będzie taka burza, ale taka burza będzie w nocy, zobaczycie. Jest tak duszno. Padało przed chwilą, jeszcze bardziej padało. Coś tam grzmiało w tle. A to jest duszno. A tak duszno i wilgotno zarazem, że to się w pale nie mieści. I mydłem tlemy. Takim helikopterem lecą. Chciałbym taki helikopterek. Kupcie mi taki. Możecie? Z donatów. A że nie, to wtedy ja bym kupił, tylko wy musielibyście donaty dać. Liczę na was. I na wasze bitce. Pięć godzin później. Ach, to Call of Duty. O, panie Pancena, pan Mikołaj i pan zagazowany. Czyżbyśmy to przeżyli? Tak, przeżyliśmy. O, pan Cena biegnie do mnie. You're still in one piece. Get up. Come on, we need to get moving before the search parties get here. Casualty report. Paulson and both pilots are dead, sir. Bugger. Tań, powiedz, nie jesteś sam. No oczywiście, wszyscy umarli za wyjątkiem naszej czwórki. No tak.
No tak, oczywiście. Czy ja tu mam latarkę? No ale ten master całkiem ładnie wygląda. Jest ciężko wierzyć, że to... że tak mógłby wyglądać pierwszy Modern Warfare. Jak w sumie tak wygląda teraz? Niemysłowi... no ciężko uwierzyć, że to jest MW. Rosja. Rosja. Człowiek lud, dostałem osiągnięcie. Czuję się, jakbym grał w Metro. O rany, Metro to jest jedna z najlepszych gier. O. Ten klimat, ta imersja Metro. Najbardziej to bym zagrał sobie w Metro Last Light. O kurde. Najlepsza gra ever. Jedna z najlepszych. Tu wcale nie ma ludzi. Tu tylko zwłoki. Jesteśmy tylko trawą na wietrze. Człowiek to tylko trzcina, chucha trzcina przemijalna, bla 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 bla. I siano. Kiasnal. Nieśmiertelny kiasnal. Chyba nas założyli. No nie. No i jeszcze helikopter. O my, popieram, Metro jest zajebiste. Co nie, tylko książka jest 10 na 10. No. No wiesz co, gościu jakby inaczej nie zeszedł tam, bo tam był granat. Granat, który mnie właśnie wysadził. A co lepsze, nie tylko gra, książka jest 10 na 10. No. Za wyjątkiem Metro 34. Metro 33 było spoko, Metro 35 jak na razie czytam i jest spoko. 34 zupełnie nic nie pamiętam. Z tego co pamiętam, po prostu się zmuszałem, żeby to dokończyć. Lato 33, może nie pamiętam jakiegoś całej książki, ale naprawdę całkiem dobrze się czytało. 34, z tego co pamiętam i miała swój klimat. 34 była dupiana, a 35, którą teraz czytam, jestem mniej więcej na setnej stronie. Nieźle się zapowiada. Bardziej, że podoba mi się jak jest ukazany Artem. Przepraszam, Artyom, jak to woli. Typu, widać, że ma teraz nie dość, że jaja, to jeszcze ma charakter. Nie jest jakimś, nie wiem, wyuzdanym, idealistycznym bohaterem o wszystko. Ale sobie z typem, z charakterem tyle. W ogóle polecam całą twórcę Czyżgórskiego. Jest jeden, który mam na streamie, masę jak znowu? Znowu te synchrono... Ja pieprzę, serio? Dobra, ale pytanie to ten synchro jest...
Jak to dezynchro wygląda? Czy dźwięk pojawia się szybciej, czy dźwięk pojawia się później? Chcę to wiedzieć. Zawsze to mogę zmienić. I od razu mogę zmienić, także... Dobra, pyk. Coś ustawiłem, więc powiedz mi, Creeperku, jak teraz wygląda z dźwiękiem. Uwaga, strzelę dla testu. I powiedz mi, czy teraz dźwięk był przed, czy po wystrzale. O kurde, piasz, psiaki. O. To u mnie było. No wejdź, że tak nie trolluj. Co za typ, no po prostu nie wierzę. Dobra, ustawiłem. Tak było na samym początku. Prawie jak metro. Wow, typu. Skąd się tym typu zabrał tam? I zaszło w odzgrę na kodzie. Ale serio, desynchro? Dezyn, powiedz mi, jest później, wcześniej to desynchro? Jany boskie, mówicie, że jest desynchro, ale nie powiecie w którą stronę. Czy dźwięk pojawia się za późno, czy za wcześnie? To jest ok, no. Dezen troll. Dezen. No, Dezen jest po prostu zły. O, siema, Fumo. Halo. Nie widziałem cię w ogóle. Ale teraz cię widzę. Tak jakby. Halo. Halo. O nie, znowu psiaki. Już nie ma psiaka. O, suka bliat. O nie, przepraszam panie Nox. Nox. Napisałem to jak było dezynchro, także shut the fuck. It's dezen, ty jesteś złym człowiekiem. Niech samochód wybuchnie. Uwaga, eksplozja! Taka średnia. Ale samochód zaczął się palić. Ale nie ten samochód! Nie ten samochód, halo! Czy ja rzuciłem granatem w samolot, który był... Samochód, który był 5 metrów ode mnie, czy samochód, który był przede mną? Który się samochód zapalił? Ten samochód, który był 5 metrów ode mnie, czy ten samochód, który był przede mną? To dlaczego ten samochód wybuchnął, ten jeden, a ten drugi nie, no? O lui chodzi. Halo, no. Ach. Ach. Jak to ludzie się szybko zmieniają. Początek streama Dezen to jednak dobry człowiek. Bardzo dobry. No, zły ten człowiek Dezen. Co nie? Wystarczy 3 godzina czasu, aby człowiek się całkowicie zmienił. Psiaczek kupi. Nie lubię psów. Wolałbym takiego kota bojowego. Taki kot bojowy to byłoby coś. Idę do Pepe. To idź do Pepe. Pozbyw go. Półtorej godziny, tak, w ciągu półtorej godziny już? O lui. Długo, znaczy bardzo długo, za długo graliśmy w to głupie animu.
Woda, taka woda. O Jezu, abym sobie na taką wodę domknął. Woda jest taka piękna. Jezu, już czuję tą wodę. Ten zapach wody. Jak zostaliśmy odkryci? Nie zostaliśmy odkryci, no. Hello. Dobra, chyba się zakonałem. Nie regulujmy monitora. To prawdziwa złota kapka. Au. Au. O! Fajnie wiedzieć, że tyle samochód jeden kosztuje. Trzymam się za panem gazem. Okej, okej, panie plice. No dobrze. Papa. Jak ninja prawdziwi. Świetlik! Zdeptałem go. Świetliczka zdeptałem. Jest! Ja widzę wroga! A idź ta chuj, idź na chuj! Oddajcie mnie mojego świetlika. Gdzie jest mój świetlik? Świetlika oddawać, proszę raz! Świetlika! O, jest mój świetlik. Nawet dwa! To rodzina! To rodzina! To rodzinka była. Świetli... O, tam kolejny świetliczek. Rodzinka świetlików. Dobry świetlik. O, oddaję. Halo? Halo? Ała, skąd? Jestem atakowany. A. O nie! No i tyle z mojego granatowania. Zawsze byłem zły w gotowaniu. W gotowaniu granatów. No po prostu prawie jak metro. Prawie jak metro, czyśćco metro. Ja tam mam cooking level 30, o kurde. Całkiem wysoko. No ale jeszcze prestiżu ci brakuje trochę. Tak więc trenuj dalej i będziesz super gotowaczem. Gotowa wiwem. Typem odgotowania. O, to mój, przepraszam. Dobry kałach na niedzielne... Nie wiem... Zagwozdki myślowe, filozoficzne. Kałach jest dobry. Na smutki, na żale. Nawet gdy jesteś szczęśliwy, kałach jest dobry. Na pocieszenie, na pewne humoru, czasami nawet, o Jezus Maria, jako nagrodę. Wszyscy kałachy lubią i kochają. Prawie jak metro.
Ja wie jak meteo. To 1000 godzin tak pięknie wygląda. No ale do 2 kafli jeszcze ci brakuje trochę. A DZN już prawie ma. A DZN już prawie ma 2 kafle. O, zastrzeliłem gościa z helikoptera. Już nie strzela. Bo umarł. W butach. A Jezus. Gościu wyszedł z helikoptera nowy. A! Idźcie z tymi helikopterami. O, cześć gazowy. No i... A, przez szynkę. No skąd? To z helikoptera. Obstawiam, że tak w listopadzie będzie 2K godzin. Myślisz? Kurde, to ładne prognozy masz. Wierzymy w ciebie, Dezen. Wierzymy. Uda ci się. To tylko 2K. Zrób mi prognozę. Za ile 1K? Hehe, nigdy. No, no. Halo, typu, ja mam... A, już mam. Dziękuję. Spotkanie przeszło 2,5 tygodnia. To też są pozytywne prognozy. Całkiem pozytywne. No kurde! Strzelaj! Zabij tego typa! Zabij tego typa! Jany, boskie! Oh. Dostał w tyłek, umarł. Strzał w tyłek zawsze morduje. Pamiętajcie, gorzej, nic nie, gorzej być nie może. Strzał w tyłek to jest pewna śmierć. MP5. O! Właśnie o tym marzyłem całe życie. Grab another stinger and fire again! Let's put him to the test! Jestem człowiek mydło! Zniszczę helikoptera. Zniszczyłem helikoptera? Już wybuchło. O! Zniszczyłem helikoptera! A teraz możecie mi oddać mój kałach? O, nie mam nic. Strzelba! Ale ona nie zadziała. Teraz mogę się wozić z myślą, że tylko jedna osoba poza mną ma więcej niż 1000. Potem będzie, kurde, trójca. O! Zróbmy nową religię. Trójca święta, demon, ale idiota. Indeed. Demon, już wiem, że zazdrościsz tych 1600 godzin. I wtedy Pan powiedział, daję wam siłę i potęgę, abyście w naszym imieniu rządzili całym streamem. Od dziś zwać będziecie się Trójcą Świętą, a imiona wasze to Dezen, Demon i Arkti. Szczęście słowo ZG, ale panowało mi miłosierdzie i wola ich. Amen. No ładnie. Cześć. Hello. Trochę spóki tak sekta.
Tam, sekta dobra jak każda inna. Sekta ZG. Spooky as fuck. Czemu nie chcesz się dołączyć? Dobra sekta, polecamy. Od demona była ziemia i silność. Od jego wody i lody. Od Ezena wszystko co cię doładę. Oto słowo pisma. O kurde. Death from above. Zamknąłem. Znaczy pisma jak pisma. Co? Świecą. Wow. A czekaj, przypadkiem z tego co pamiętam, ten fragment, co widzimy teraz, nie był bodajże w jakiejś stacji telewizyjnej uznany, znaczy wykorzystany i uznany za jakiś materiał z wojny czy coś takiego? Kościół, okej. Right there, tracking. Personnel right there. Copy, smoke them. Okej. Nail those guys. Tracking. Clear to engage all of those. I wybuch, eksplozja. Okej, he's moving again. Okej. We got a runner here. Kaboom. Light him up. Yeah, take him out. You got him. Oh, that's gotta hurt. There's our personnel running out of the church. Fiafiesla. Widzę, że Femo coś tam wymyślił dalej, aż chcę to zobaczyć. Ale za chwilę ogarnę. Bo to strzelanie jest tak fajne, jest takie słodkie i świetne. Dwie sztuki pudełkowe GTA 5 za 131 zł. O, przepraszam. O wiem, naszym świętym artefaktem będzie fidget spinner. O Jezus, to już jest naprawdę przerażające. Bang! Prosto w cel. To działo jest takie fajne. O dzisiaj nazwijmy to działo działem Wolfgena. Ono jest takie wielkie, ono jest takie silne. Jakieś świecące światełka. Kupisz dwie sztuki GTA 5, jedną aktywujesz, drugą sprzedajesz na GTA. Piofit. Dezen. Człowiek Janusz. To jest pomysł. Dajesz ziomkowi, żeby grał z tobą, albo sprzedajesz mu. Dobra. Ale demon już by chciał wiedzieć... Kontynuacja tego, co nam Fumo napisał. Nice truck. Nah, he's scared shitless. Wolfo, we're marking the vehicle.
confirm you see the beacons. Roger, we see the beacons. Crew, do not fire on the vehicles marked with the flashing beacons. I repeat, do not fire on the vehicles with the flashing beacons. Those are friendlies. Heads up. Hostile forces are setting up ambush. A się świecą te. Navigation, nie wiem. Which one's the curved road? Over. Fire control. Do you see the water tower? Over. TV, confirm you see the water tower. Are you talking about the water tower near the intersection? Roger. That's the one. And next to that water tower is a curved road. Ah, yes. You see that? Roger that. Track that road into the next village. You should be able to see another water tower in the village further down that road. We're having a bit of trouble acquiring the village. How far up the road is it? Approximately, hang on. It's about 2 clicks along the curved road going away from the highway. Yeah, roger that. We're banking towards the village. Stand by to engage ground targets. We got hostiles setting up. Hello! Say hello to my little friend. Along the curved road. They're partially concealed by the trees. Whoa! Someone just fired an RPG! Roger that. Crew, go ahead and check out everything in that village. Armored vehicle. Jak ja uwielbiam to działo. Nie, po prostu muszę przeczytać, co tam napisał. Aldemon nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Dedazen stworzył. Ujrzał wtedy Ayuti, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie, ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą, jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie są Ayuti, ani Dedazen, ani demonowi, nie mieli żadnej władzy. Ale demon rozmyślał, wiedział, że jedyną słabością Altiego jest wiara w to, co już umarło. Wziął swój pistolecik na wodę, patyk z pianką na końcu i 2 różowe nakolanniki. Z takim jaki punkiem ruszył na świątynię Dirty Bomba. O kurde. Macie pomysły. Albo się składa z kimś po połowie, a? Albo coś wiesz realistycznego. Objaś Dezeza. Dezem to śmieć. Chyba... Spoko, spoko, easy squeezy, ja jestem dobrym strzelcem. Jaki samochód, gościu przy samochodzie? Ja nie widzę żadnego samochodu. Czy ty widzisz samochód, typu? Ej, ale patyk z piątką na końcu to wywiwi sobie. Ha. Nie mówię, że nie. Junkyard! I will kill you! Good, ready! Clear to engage all of those. Yeah, clear to engage. Get that person. Okay, he's moving again. Copy, smoke him. Clear to engage. Yes, that, to jest beznadziejne działo. Dajcie mi to moje pierdutne działo. To działo zawsze na propsie. Spoko, spoko, spokojnie. Patek z piątką to ty szanuj. Ale pianki są niedobre. Może dlatego są taką dobrym bronią. Gdzie gościu za samochodem? Nie? Jak jesteś oszeliwanie z każdej strony, no? Halo, przepraszam bardzo, ale tu nikogo nie ma. No i wierzę, ja tu mam chmurę, więc nie widzę. O, tu są.
się świecą, to są nasi. A się świecą, to nie można na nich strzelać. Bo się świecą. 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 I to. Dobre działo zawsze na plepsie. Ilu się świeci. No nieźle. A jeśli szybciej, ile można Dezena wyzywać? No ale ty wbijasz 3000. Opie, wierzymy w ciebie. Dołącz do Trójcy Świętej. Bądź jednym z niewielu. Chroń religię swoją. Jako jeden z trzech oficerów wielkiej świątyni sekciarskiej Volskena. Szanse na reagami spadają do dna? Jakie reagami? Jeździmy czołgiem teraz? Czołgiem? Czołgiem? Ale jaki Aragami? Halo, o co chodzi z tym Aragami? Jakiś origami? Aragami. Chodzi wam o taką dziwną ninja gierkę komiksową? Ale o co? Dlaczego? Jówka, da. Jówka zawsze na pierwsze. Cegła. Pusta. Yep, bo ją bardzo chcę, ale nie na tyle, żeby za nią zapłacić. No to poczekaj na zniżkę. Jakie LPG? Gdzie ty masz LPG? Po prostu zastrzelaj helikopter. Cieś co sobie możesz. Jakbyś nie kupił spinera, to byś miał. Dokładnie tak. Jakbyś był mądry, a nie głupi, to byś nie miał spineru. Miałbyś jakieś tam Aragami. Dajcie mnie Kałacha. Kałach to jest taki klasy. No, wyrzutnia. O, snajpa. O, Kałach. A w miejscu tym ład i chaos współistniałyby w harmonii. Tak oto powstał strumyk, a ze strumyka wyłonił się czad, a na czacie powstało wszystko, co żywe, rośliny i zwierzęta, chuje i wiwboty, a na samym końcu powstało ZG komuniki. Elki cieszył się z tego, co wówczas powstało, a swoim puchwami darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Ale gniew demona był tak wielki, że przemierzył on cały teren, by znaleźć bestię. A gdy do niej przemówił, stała się ona jego dziwką.
Shapoba. O! Za śmietnik! Śmietniki są niezniszczalne! Nie jestem bajkopisarzem. Auć. No to, to ładnie zdystowaliście Dezenę. Aaaa, kudy! To był lak. Proszę o dokładny cytat. Demon tchnął w nią część swojej boskiej języki, by mogła zniszczyć całe DB. Przepraszam, panie prywacie. Zabijam swoich. Prawie jak jestem. A, co to za bęgła? Uuu, AK z granatnikiem. Say hello to my little friend. Chyba nie wyszło. By się udało, Spike z tym dechan, ma zniknąć swój. O, rany. O! Dlaczego odnoszę wrażenie, że to, po czym teraz się poruszamy, to była mapa w multi? Wow! No, definitywnie... Była to mapa w multi. No jak nic. Ja wam mówię, no. A Dezen popatrzył na czyn demona i przemierzył cały DB, by znaleźć człowieka. A gdy do niego przemówił, ten stał się jego Alfonsem. Ej, weźcie nam napiszcie może całą Biblię. O! To, ej, to zły pomysł. Zrobić konkurs, w którym za zadanie będziecie musieli napisać jakiś biblijny wpis. Związany z ZG. Według waszego widzimisię, czy mam, nie wiem, z księgi, nie wiem, stworzenia, z księgi, nie wiem, kształcenia, coś takiego. I nagrody to będą jakieś takie fajne. Idealny pomysł. Idę sobie poszkalują. Nie, kumpel, nie odchodź, Dezen. Dajesz tylko demonowi Arkiemu większe szanse do prześcignięcia siebie. Chcesz czego? No i po co? I dlaczego wy... No. On sobie poszedł. Ło, ty lul.
No i widzicie, co zrobiliście? Uraziliście Dezena. Jesteście z siebie dumni? Uraziliście Dezena. No kurde, co za typy. Uraziliście uczucia Dezena. O nie, przepraszam panie. Nie wiem jak, ale jesteś martwy. Przepraszam. Mam? No, nie mam już radnika. O! Już mam amunicję. Co my zrobiliśmy? A, dobra, Dezen, demon, jeden pies, no. Chyba. O nie! Ktoś się przycina, czyżby znowu 12 giga słoń biało? Ej, serio? Lol, czekaj, gawne to. Ej, ale serio? Ale serio? Kod bierze miejsce na dysku. Nie wiem jakim cudem, ale bierze. Przecież przy starcie streama miałem około 760 giga na dysku, a teraz mam 715 około. Lul. Co ten kot? I zaczyna lagować. No powiedzmy szczerze, że no... ten kot niespecjalnie dobrze działa. Czym to było? Co na tyle trudniej? Na miłość boską. To tak przycina. Czyli to chyba nie był żaden wirus, to po prostu kod jest jakiś, jaki nie wiem, niedorobiony. No serio, lol. LOL. O chuj chodzi. Znowu zabija 12 giga RAM-u. Ten durny kodzik zabija mi 12 giga RAM-u. Nie wiem jakim cudem. Ponadto zabija mi miejsce na dysku. I tak od cholery miejsce na dysku. Z dupy. No i pchnie się jak emo. O co tu chodzi? Ten kot chyba nie chce być gijany dłużej. Auć. O, Dezen wrócił. Auć. Dobra, tak jak ukończymy tą misję i na dzisiaj skończymy tego koda. Bo ten kod serio, coś jest... jakiś niedorobiony. Lekko mówiąc. Dosłownie i w przenośni.
O co tu chodzi, to ja nie wiem. O nie, szuł. Nie wrócił, ja tu byłem cały czas. Kłamca, no. Dezen kłamca, dezen kłamca. W tej kwestii nic się nie zmieniło. No i wybuchło czołg. No jeszcze kolejny czuł. Let's go, my friend. Za palmą się ukryje. Palma jest niezrzeszalna. Wow! Typu, skąd ty się tu wziąłeś? Co za typ? Uuu, teraz będzie ta scena, 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 teraz będzie ta scena. No nie, jeszcze nie teraz. O nie, musimy jeszcze jedną misję, z tego co wiem, przejść. O. Chyba. Wchodzę w dół w niego część swej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez demona. Wtedy zwrócił się demon do niej istoty, ale Arki zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. Ale wraz z nią odeszły także gluboty i inni, więc Arki wielce się zmusił i rzekł wreszcie do swych braci: nigdy więcej nie powstanie wasza noga na tym hatczacie, albowiem jest on święty i pozostanie taki na wieki. Amen. Amen. Dobre Biblię tworzycie. Ale duchota. Trzeba posklejać to z shadlogów i wrzucić całość na ZG. I Biblię stworzyć. Stoję z koszy z okna chyba. To teraz będzie, czy nie teraz? O kurde! No to będzie siła. Gazowy szpon. O, zniszczyłem billboard. Nie dla reklam. Wybuchy, eksplozje. O, pomnik Lenina. O nie, przegrzała mi się wieżyczka. Jezus Maria, ile oni mają tych działek? Całkiem sporo. O, wybuchy, eksplozje, wszystko tutaj jest. O, wysadziliby mnie i byłoby. Demon przybył pod bramy świątyni ze swą bestią. Nazwał ją
Femoc Keusz. Miała ona 150 metrów wysokości i 10 metrów szerokości, bo był kuźwa kiłby. Alfons przybył z DDZN-em i trzymał go na ojcu, gdy ten bawił się jakimiś kulkami. Nieważne. W każdym razie wysoce wpływiło ich wydanie na ludzkie bank i chcieli się przedostać za szynką ceny, gdy Alki Świątyni pytał Boga strażnika dla Mariusza o nową zawartość, ten obiecał mu ją za 2 lata. Nie było dla jakiego nadziei. Tam miało być 10 metrów szerokości. Alki. O, jadę. Wasza wyobraźnia nie zna granic chyba. O, już czowanie zepsułem. No nie, teraz my wychodzimy, serio. My tu już byliśmy. Recykling poziomów. Na miłość boską, co te lagi, co ten komputer, co ten kod w ogóle. On mi zabija ciągle miejsce. Tylko dzik nie też, że zabija miejsce na dysku. Jeszcze przycinek, cholera. O luj tu chodzi. Z tego odpalam Vegasa i zrobić uwagę grafikę. Na miłość boską, skąd? Ale czekaj, Vegasa? Żeby zrobić grafikę? Vegasa? Do grafiki? O nie! Przepraszam. Przepraszam, panie Hills.
O kurde, zabierzesz ich. O kurde, znowu się teleportnął z tyłu. Szpon demona co każde 30 odlotów błyskawic atakuje przeciwnika. Pokaż. Bo to obgadnąłeś. O Jezu. Jakie to złe. So you're all right out of here? We're in, Captain. Let's move out before they regroup. How long is it deadly? To też, że było głupiak jest. I z kolorem spiny ja trafiłem. Nie za dużo tych granatów! Idę stąd. O! A, Jezus! Strzelają do mnie, panie James! Strzelają do mnie! Nożysz, krótca fix. No lekko nie jest. So you're all right out of here? We're in, Captain. Let's move out before the crew. How long is the deadly? Refueled and fully loaded. Oh, yeah. Move out, let's go, let's go. No, krucaf i wszędzie granaty latają. Gdyby nie te diabelskie granaty, to by jakoś... Chociaż z drugiej strony... Jest nieskończoność, oni biegają i biegają. Dajcie spokój. Idę skąd? No i zginę przez tych... Jan boskie... Właśnie fragment znalazł. No, weź go tam w głupkę. Personnel! First floor!
No ja pieprzę, gdzie nie pójdę, zginę. To jest przewalony fragment. Jeszcze te granaty, one... O Jezu, przepraszam. Dobra, damy radę to zrobić. No ciesz... Ciągle te granaty. Oni spamują tymi granatami. To jest jakiś totalny bullshit. Taka jest niepoważna. No, pfff, no nie blokuje. Kiedyś to przejdę. Najgorszą rzeczą są granaty, bo o ile da się to jakoś na spokojnie przejść, zabijając wszystkie, ale no, ciężko się skupić, gdzie granaty latają wszędzie. No nie, nie, idź z tym granatem. Dobra. Dotarłem tutaj, jest dobrze. O, zapisana gra, ekstra. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Dokąd ty puszczelasz? Do tego ty puszczelałeś? Serio? Ty nie ma ręcznych save'ów? O! Są ręczne save'y! Czekaj. Chyba. Nie, nie ma. Nie, nie ma ręcznych save'ów. Sorry.
No. Located a possible nuclear device at Al-Assad's palace to the west. NAS teams are on the way. Until the device is verified safe, all forces are to fall back to the east. Over. We're hit, we're hit. I've lost the tail rotor. Dostali was. No serio, was też musimy ratować. O! Serio, musimy wszystkich ratować. Copy 2-5, be advised. You will not be at a safe distance in the event that nuke goes off. Do you understand? Roger that. We know what we're getting into. All right, 2-5, it's your call. Retrieve that pilot if you can. Out. Deputy, do you copy? What's your status? Over. Ja tu idę się pokręcić. No i demon nam się znowu zepsuł. Tu nie ma jeszcze save'ów? No nie ma. A nie, chwilę, to już mówiłem. To ja mam 1,5 minuty na... Rany boskie! Ten kod jest niepoważny. Tak beznadziejnie optymalki to dawno nie widziałem. O kurca, fiks, utknąłem! Serio, na niewidzialnej ścianie utknąłem. No, by to zapiął. O czym już dawno powinienem umrzeć. Przynajmniej tyle. No. O, fuck. Ten cały czas mówił źle o optymalce koda. No i Dezen on miał rację. Dezen to miał rację. Muszę to przyznać, ale ten znowu miał rację. No, optymalka jest niespecjalnie dobra. Przynajmniej to ładnie wygląda. Przynajmniej to ładnie wygląda, trzeba przyznać. Something has happened. No i wybuchła bomba. Ile ofiar. Uuu, i tam jestem ja. No nieźle. O nie, za dużo bluja. Ten bluj. Dostał bombę atomową. Ta scena jest inna niż w oryginalnym kodzie, tak? No chyba tak. Wydaje mi się, że... O Jezu.
Zdaje mi się, że tych gości tu nie było. No chyba były bardziej zamknięte tereny. Czyli znaczy bardziej taka zamknięta ścieżka. Ej, no serio, to jest zupełnie inne. Tego typa nie kojarzę, żeby szedł. Kolego! Nawet nie wiem, gdzie idę i po co idę. Tu był wybuch. O, patrz, jaki grzybek. No to ładnie dostali tą atomówką. No ale tak, ta scena na pewno inaczej wygląda. I wygląda na pewno lepiej. Na pewno lepiej wygląda od tej pierwszej. Tyle mogę powiedzieć na pewno. KIA. No nie, zabili nam postać. Ciekawe, czy na 100 lat powstanie gra o tym, co się działo w dzisiejszych czasach. To wie, Elki, to wie. Jospis Kujowski. Niczego nie można wykluczyć. Może się to coś takiego zdarzyć. Chociaż na 100 lat pewnie już nie będą istnieć. Już za jakieś 30 lat gdzie przestaną mieć miejsce. Miejsca. Gdzie przestaną istnieć. Nikt nie będzie ich tworzył. Grip. Dobra, jasno. Tak czy tak, to na razie będzie koniec. Na dzisiaj to koniec Call of Duty. No i super. Przynajmniej zobaczyliśmy wybuch bombki. Co mi się całkiem podoba. I z ciekawości przypomnę sobie, ile jeszcze do końca gry zostało. Na pewno będzie Prypeć. Na pewno będziemy jeszcze kogoś ścigać. No i na pewno będzie to szlanko na koniec. To muszę sobie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało. Dobra, o Jezu. Aha, dobra, dobrze szynę właśnie. To też. Nie, to właśnie teraz przyszedłem. O kurde, jestem dopiero w połowie gry. Dopiero połowa. O! O! Ale po tej misji, którą teraz zaczęliśmy, będzie Prypeć, z tego co widzę. Po tej jednej misji Prypeć. I tutaj będzie hardware. Tu będzie. To z tego co pamiętam. Tu będziemy tego typa ścigać, z tego co pamiętam, no. Okej. Czyli już mniej więcej się orientuję, jak to będzie wyglądać. Także już połowę mamy za sobą, połowę gierki mam już za sobą. Dobra. Tutaj sobie po... O Jezu, zapomniałem czas wyłączyć. No nie.
A gdyby tak requesty włączyć? A włączę requesty. A czemu nie? Requesty działają. Możecie sobie coś zamawiać, jak chcecie. O ile to w ogóle działa? Chciałem ci powiedzieć, jak zrobić jeden achievement w Mentorze, ale to będzie lekki spoiler. Przecież ja przechodziłem tyle razy MW. Znaczy nie będzie spoiler. A właśnie, może sobie zobaczę to porównanie. Comparison kod MW bomb. No, z ciekawości ogarnijmy. Przechwytanie ekranu. Na razie ale to akurat jest rzecz z remastera. W oryginale tego nie było. To jest ta scena? To jest ta scena, tylko że... Dobra, tak ta scena wyglądała, a w zwykłym MW jak wyglądało 6 lat temu, czyli to. O kurde, to zupełnie inaczej wygląda. Teraz jak patrzę, to kurde, to zupełnie inaczej. Widać, że ten silnik nowy zrobił swoje. No na pewno było więcej pomarańczowego, tyle powiem. Teraz mamy ten pomarańczowy. A to w sumie nie no, z tego co widzę jest to samo. Wyczołgujemy się z tego helikopterka. A chyba różnica jest taka tylko, że nasi towarzysze leżą dookoła, umierają. W cierpieniach. No, nasi się czołgają tu, jakoś tak żyją. Tu jakiś typu sobie szedł. Tylko dali, no, naszych. Naszych cierpiących, umierających. A tak to być nie już niezbytnio ta scena poprzedniej. Okej. Dobra, coś tam się różni. Coś tam się tu różni, widzę. Ale nie jakoś ekstremalnie bardzo. Dobrze, tak jak mówię, requesty są uruchomione, możecie zamawiać co chcecie. Jeśli chcecie. Byłoby fajnie, jakbyście chcieli. Pyk, pyk, pyk. Ja coś powrzucam do defaultowej listy otwarzenia. No nie mówcie, że te playlisty poszły się. To już tak, w misji wszyscy w kamuflażu, szukać samochodu i pasażerów. Okej. Czyli to już teraz będzie w tej misji.
Na miłość. A. Nie chcę tu jakoś killer co w tle. Baba, poza nowym highlightkowie. I dobrze. Let's go get deep. No one can like that. Dobry ten miły musical, co? Takie rzeczy to się znajduje. Takie rzeczy się znajduje w sieci. Dobra. My tu gadu, ale trzeba uruchomić tego GW. Znaczy na początek pójdę na WVW, żeby zdobyć jeden tomik wiedzy. Potem jak zdobędę ten tomik, wyleweluję postać do 80 levela, zrobię jej secik. No i później się to się kombinuje. Takie wstępne plany.